Mamy na przykład takiego Taco Hemingwaya, który gdzieś tam kilka lat temu się pojawił. Gość jest fenomenem do tego stopnia, że nie wiem. I dalej się ukrywa, nie chce udzielać. Dalej się ukrywa, nie udziela wywiadów. Jeśli Taco to oglądasz, to zapraszam. Jeżeli chodzi o porównanie do Kenke, to na pewno jest to rap skierowany raczej do starszych słuchaczy. Czy podobnie jak Tao nawróciłeś się? Nie ma jej wcale, no bo jest rozwalona, jakby przewiózł ją DHL. DHL, 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 DHL. Na kółkach kurtel. Jadę przez miasto nocą, światła migocą, wyglądam jak pijany kurier. Temat rapu nie znika z gościa Temi. Tym razem gościem przedstawiciel starszego pokolenia tego gatunku muzycznego, Piotr Light Brzozowski. Cześć Piotrku. Cześć, witam. Spotykamy się dzisiaj tutaj, bo planujecie coś ciekawego, coś nietypowego i zastanawia mnie to, jak chcecie połączyć nagrania swojego nowego singla, który ma się opierać na gatunkach i na klimatach włoskich, z Tarnowem. No więc tak, pomysł na kawałek i na teledysk zrodził się ze świadomością, że mój serdeczny przyjaciel z Dzisiu jest posiadaczem takiej oto pięknej czerwonej Wespy oraz Fiata 500, którego tutaj dzisiaj nie mamy, bo dopiero pierwszy dzień zdjęciowy, ale to również pojawi się w teledysku. Tarnów natomiast kojarzył mi się zawsze właśnie z taką architekturą trochę włoską. Można tutaj bardzo fajne ujęcie nagrać. Więc już pisząc ten kawałek, zrodził mi się właśnie taki pomysł. Kawałek, od razu zdradzę, jest zatytułowany Wespa, tak jak właśnie ten piękny oto skuterek. I w ten sposób właśnie uderzyliśmy w klimaty włoskie. Jest to kawałek, można powiedzieć, troszkę love song, ale nie jest to typowy love song, ponieważ dotyczy relacji małżeńskiej. Jako mąż i ojciec, choć młody, mam coś w tym temacie do powiedzenia, więc jest love song od takiej ciekawej i nietypowej strony. Natomiast sam teledysk właśnie, tak jak wspomniałem, zrodził się w momencie, kiedy wiedziałem, że mam dostępne tego typu pojazdy i całą stylówkę przygotowaliśmy w stylu włoskim. Cały teledysk będzie się w takich lokacjach znajdował, więc całość wygląda mniej więcej tak. Czy słuchacze, a w szczególności widzowie, którzy obejrzą ten teledysk, w jakiś sposób połapią się, że to będzie Tarnów? Czy tam będą jakieś elementy typowo tarnowskie widoczne? Znaczy na pewno tak. Kto tutaj zna starówkę, ponieważ jeżeli chodzi o Tarnów głównie, to będzie starówka, myślę, że się kapnie. Natomiast też takim wstępnym, nie wiem jak to będzie finalnie, zabiegiem ma być to, że ten teledysk ma typowo przypominać miejscowość włoską. Jeszcze oprócz Tarnowa będziemy kręcić w Janowicach, gdzie są winnice, więc ma to mieć taki toskański, włoski klimat. Natomiast ten, kto zna Tarnów dobrze, myślę, że się połapie, że to jest tutaj. No ale to twój nie pierwszy teledysk, bo z tego co wiem, już kilkanaście lat na scenie rapu lokalnego i nie tylko jesteś. Zadam takie banalne pytanie. Co cię skłoniło do tego, żeby zacząć i kto był takim motorem napędowym, na kim się wzorowałeś? W liceum w ogóle tak naprawdę zacząłem słuchać rapu i wtedy... Już ci nie mówimy, ile masz lat, żeby nie zdradzać, ale po prostu... Niedawno w liceum. Tak brzmi lepiej. Zacząłem słuchać rapu i wtedy w sumie kupiłem sobie taki pierwszy mikrofon, pamiętam, to był Shure C608, na którym uczyłem się beatboxu, bo gdzieś tam miałem jakąś zajawkę. Pamiętam, wtedy jeszcze były takie czasy, można powiedzieć, że nie miałem dostępu swobodnego do internetu i mój brat na płycie CD, którą odtwarzaliśmy na komputerze, który już mieliśmy, przyniósł filmiki, na którym właśnie był beatbox, gdzieś tam ze Stanów jakichś gości. Ja się strasznie wtedy tym zajawiłem. No i wtedy, jak już ten mikrofon kupiłem do ćwiczenia beatboxu, nagle postanowiłem, że nagram pierwszy kawałek. No i tak już poszło. Czyli amerykański styl? Można tak powiedzieć, tak. Od zawsze gdzieś tam w tych takich boom-bapowych, nowojorskich brzmieniach byłem zakochany. Kto wtedy królował na polskiej scenie rapu i czy ona w ogóle jeszcze jakoś... No u mnie w głośnikach wtedy to... Znaczy, może nie wtedy w liceum, ale troszkę wcześniej Rychu Peja, to tam płyta na Legalu 2001, to katowałem non-stop. I podałeś datę, a tak to unikałeś. A później, no to... To tak, chyba raczej no, z tego co najlepiej pamiętam, to Rychu pojawia się 2001, a później no to wszystko co szło z biegiem czasu. Bo wiesz co, rozmawiałem z operatorem Kamilem, który stoi za jedną z kamer, Kamilu, że przypominasz nam trochę z tego stylu, jaki prezentujesz. Jesteś dla nas takim połączeniem trochę Kenke, trochę Kali. Czy ktoś ci to mówił, czy coś w tym jest? Czy ty uważasz, że coś w tym jest? Słyszałem jakiś głos, i to nawet w niedawnym czasie, że jeżeli chodzi o porównanie do Kenke, to na pewno jest to rap skierowany raczej do starszych słuchaczy. Starszych mam na myśli tam
przedział wiekowy, patrząc na przykład na statystyki na YouTubie, jakie mam otworzenia między 28 a 35, no to staruszki. Starszych jak dla kogo. Staruszki. Tak, natomiast też zdarza się oczywiście, że słuchają mnie młodzi. A co do Kaliego, pierwsze słyszę. Chyba nie i ja bym się tam nie szukał, absolutnie nie, ale jeżeli ktoś tak uważa, to może gdzieś, nie wiem, kwestie bardziej flow czy głosu, na pewno nie treści i klimatu, nie wydaje mi się. Jaka jest Twoja ulubiona firma kurierska i dlaczego to DHL? DHL to świetna firma kurierska, ponieważ zawsze dowozi moje paczki. Nie reklamujmy oczywiście firmy, pytam. Chodzi o mój teledysk. Tak, chodzi o twój teledysk. W ogóle skąd też się wziął na to pomysł, bo to jest jeden z kawałków, który zrobił chyba największy zasięg, największą furorę w twoim wykonaniu. Dlatego chciałbym się zapytać, w ogóle skąd inspiracja, dlaczego akurat taka nazwa? Cały ten kawałek dotyczy zepsutych relacji z młodości, które często nazywamy paczką. Paka, paczka, czyli ekipa znajomych. No bo i wiesz, tam właśnie jeszcze śpiewam o, rymuję o rozwalonej paczce, gdzie ta przeszłość gdzieś przeminęła i dlatego stąd wzięła się nazwa firmy kurierskiej w tytule i w refrenie dość mocne. Bo wiesz, jeszcze to skojarzenie z Kenke to też nie bez powodu, bo Kenke w latach młodości był listonoszem. Tak, więc pamiętam. Tutaj firma kurierska, tutaj listonosz oczywiście tam nie było jakiegoś. To jest przypadek, rozumiem. To raczej przypadek, tak, tak. Chodziło o rozwaloną paczkę. I o tym też jest ten numer. Tydzień temu gośćmi naszego odcinka byli młodzi raperzy z HGC. Widziałbyś się na ficie u przedstawicieli młodego gatunku? W ogóle jak widzisz mieszanie tego typu gatunków, czyli tego new schoolu z takim stylem, jak ty prezentujesz, czyli no nie tym najnowocześniejszym, tylko tym klasycznym bardziej? Znaczy tak, no ostatnie trzy płyty, które zrobiłem, były typowo w stylu new schoolowym. Więc, no ale jednak tego autotuna u ciebie tak dużo, o ile w ogóle na podbitkach jest. Ale nie tak bardzo jak w takich no typowych tak. New schoolowych. Ale wziąwszy pod uwagę 7 solowych płyt, które zrobiłem w klimacie boom-bapowym, no można powiedzieć, że zaszalałem na ostatnich trzech płytach, robiąc wstawki autotunowe i tego typu brzmienia. Ale jednak nie jesteś z tym kojarzony. Z autotunem. Chyba raczej nie. Ciężko, raczej ciężko dlatego mi odpiąć markę starego boom-bapowca, czyli klasycznego w tempie 90 bpmów, jeżeli chodzi o bity i o klasyczne utwory. Natomiast nie zamykam się absolutnie na nową szkołę. Ekipę, o którą pytasz, miałem przyjemność zobaczyć na jednym z koncertów w amfiteatrze kilka tygodni temu. Akurat byłem, wszedłem sobie obok i zatrzymałem się na chwilę, sobie posłuchałem. Nawet tam kojarzę, ponieważ jeden ziomek nagrywał z moim serdecznym kolegą Fenem, Feno, pozdrawiam. Nagrywa zresztą tam. Wspólny koncert. Nagrywa zresztą w tym studiu co ja, więc tak. Jak najbardziej jestem otwarty na wszelkie new schoolowe rzeczy. A co sądzisz ogólnie o transformacji rapu? Czy to idzie w dobrą stronę? Czy tak to powinno wyglądać? I czy przedstawiciele starszego pokolenia rapu to gatunek na wymarciu? I tak i nie. Obawiam się, że trochę gatunek na wymarciu, ale też myślę, że też wiecznie ta kanonada new schoolu trwać nie może i albo się pojawi jeszcze coś nowszego, czego ja na przykład już całkiem nie będę rozumiał, albo jakieś tam na chwilę historia zatoczy koło i będzie powrót do tego boom-bapu jednak. Natomiast no ciężko mi teraz powiedzieć. Ja dawniej byłem bardzo uprzedzony do wszystkiego, co nowe, jako właśnie taki typowy truskulowiec. Natomiast dzisiaj z przyjemnością sprawdzam pewne rzeczy, ale też wiele rzeczy sprawdzam z kompletną nieprzyjemnością. Na przykład, oczywiście to nie tyczy się wszystkich, ale 90% karty na czasie na YouTubie, jak tak czas raz w miesiącu sobie zrobię taki rekonesans i przeglądne. Się za takie rzeczy. To, że oni się biorą, to nie ma akurat problemu, tylko chodzi bardziej o treści. Jak się biorą? Jak się biorą o treści. No i zresztą to wszyscy wiemy, że oni akurat YouTuberzy mają pisane to przez ghostwriterów i nie sami stoją za tymi utworami. Tam na przykład raper Bero w większości tych YouTuberów, tam tej ekipie i tak dalej pisze teksty. Z tym akurat nie mam żadnego problemu. Bardziej chodzi mi o treści, że wiele z tych raperów nie zdaje sobie sprawy, że naprawdę dzieciaki ich słuchają. I kiedy mówię dzieciaki, no to mówię o 10, 11, 12 latkach, a promują dość spore zepsucie i nie zastanawiam się nad konsekwencjami dla kogoś tam. Im się wiedzie dobrze, im się to podoba i śpiewają o tym, co przeżywają też, prawda? Więc absolutnie tutaj teraz nie mówię, że nie mogą tego robić. Mogą, tylko mówię, że ja widzę w tym pewne konsekwencje. Ale obawiasz się, że rap idzie w kierunku takiego słuchania dla zasięgów? Myślę, że już dawno poszedł.
choć zdarzają się na przykład perełki, na przykład, no nie wiem, mamy takiego, nie każdy lubi, ale mamy na przykład takiego Taco Hemingwaya, który gdzieś tam kilka lat temu się pojawił. Gość jest fenomenem do tego stopnia, że nie wiem. I dalej się ukrywa, nie chce udzielać. Dalej się ukrywa, nie udziela wywiadu. Jeśli Taco to oglądasz, to zapraszamy. I wrzuca na przykład w nocy na YouTube, nie mówiąc nikomu, wszystko całą raz płytę i ona rano ma po pół miliona wyświetleń każdy kawałek. No to jest fenomen, którego naprawdę ciężko zrozumieć. To jest może Warszawa, to też jest inna bajka całkowicie, natomiast są takie perełki, gdzie naprawdę się to toczy poza jakimiś tam regułami. Prawda? Dobra, poważne pytanie. Czy podobnie jak Tał nawróciłeś się? Pytam o niektóre twoje kawałki, bo tam się pojawią tematy. Tak, zwłaszcza trzy ostatnie płyty, które typowo miały tematykę wierzeniowo-religijną, można powiedzieć. Religijna, religia to jest akurat słowo, którego nie lubię, ale tak, jestem chrześcijaninem zadeklarowanym i można sobie posłuchać moje stare płyty, gdzie promowałem właśnie takie trochę wartości, o których teraz mówię, że nie za bardzo mi z nimi po drodze, a można zobaczyć gdzieś tą przemianę na najnowszych płytach, gdzie te płyty mają wydźwięk, można powiedzieć, śmiało chrześcijański i w ten sposób szedłem. Czyli to porównanie do Tała to jest porównanie w jakiś sposób trafne. Pod kątem skilla myślę, że tak. Pod kątem... Chociaż w sumie pod kątem skilla też można powiedzieć, że nieco podobnie brzmicie. Ja to traktuję jako komplement. Na pewno Tał nie jest MC, z którym bym chciał beef. O, może tak powiem. Jest bardzo dobrym raperem, świetnym producentem, natomiast poglądowo, pomimo tego, że też reprezentuje chrześcijańską stronę hip-hopu, nie musi mi się zgadzać, ale bardzo szanuję jako rapera. Naprawdę jest wybitnym muzykiem i tutaj bez podjazdu w ogóle. Pytanie bliźniacze do tego, co pytałem młodych raperów tydzień temu. Czy Tarnów daje szansę na rozwój w tym gatunku muzycznym, czy nie? Zależy, co mamy na myśli, czy Tarnów daje szansę. Czy mówimy o odbiorcach, czy mówimy o lokalnych... I o odbiorcach, i o organizacji, i o pomocy przy organizacji. Jest problem przede wszystkim z dobrym klubem. Od lat nie ma gdzie organizować dobrych, dużych koncertów. Pozostają jakieś plenery, ewentualnie, nie wiem, gdzieś jakieś miejsca, gdzie akustycznie jest nie do końca dobrze. Tego na pewno brakuje. Kilka lat temu był fajny, nieduży klubik, ale liczy gdzieś tam kiedyś istniał niedaleko nas, więc tam, pamiętam, były fajne imprezki, to się potem gdzieś tam niestety skończyło. Ciężko tutaj w ogóle znaleźć dobre miejsce do koncertowania i wydaje mi się, że zostają plenery. Więc pod tym kątem koncertowania nie wydaje mi się, by to było jakieś super fajne miasto, gdzie mogliby młodzi ludzie organizować koncerty. Mamy teraz amfiteatr, właśnie wspominałem, że byłem na koncercie tych chłopaków, je sobie zobaczyć, ale niestety akustycznie też nie jest wybitnie, jeśli chodzi o muzykę rap, no, bo tam pod instrumenty pewnie jest dużo fajniej, więc raczej ciężko. Ja program Gość Temi pierwszy raz prowadzę sam, z reguły tutaj był razem ze mną albo również sam Krystian Janik. I Krystian ma takie pytanie, pozdrawiamy Krystiana, jeśli to oglądasz, a powinieneś. Krystian lubił kończyć każdy odcinek pytaniem, jakie są plany gościa na przyszłość, więc pytam o ciebie, jakie plany i cele na najbliższy czas? Znaczy tak, prywatnie to na pewno rodzinkę, mam dwójkę wspaniałych synów, piękną żonę, która będzie brała udział w tym teledysku, debiut, więc może będziecie mogli to wszyscy zobaczyć. A jeśli chodzi o plany, planów wydawniczych na najbliższy na przykład rok nie mam, w sensie wydawania płyty. Na pewno jeżeli coś będę robił, to będą to luźne single wraz z klipami. Taką mam nadzieję i tak to widzę na ten moment. Życzę ci tego i życzę tego, żeby wszystko w twoim gatunku muzycznym tobie szło jak najlepiej. Moim i państwa gościem, teraz już kończę poważnie, był po prostu Light. Ślicznie dziękuję. Mogę jeszcze kogoś pozdrowić? Możesz. Pozdrowienia dla moich dwóch kochanych synków, którzy na pewno będą to oglądać. Kubuś, Tymuś, trzymajcie się tam. I pozdrawiam serdecznie mojego pracodawcę, firmę Sternet, dzięki której możemy sobie zrealizować ten klip w takim wydaniu, jaki właśnie powinien mieć. Pozdrawiam serdecznie, cześć.